Proszę nam powiedzieć, czy tak sobie pan wyobrażał samorząd, tworząc ustawę samorządu terytorialnego 30 lat temu? Przyznam się szczerze, że rzeczywistość przekroczyła moje, że tak powiem, wyobrażenia i oczekiwania, bo tworząc samorząd nigdy nie sądziłem, że to będzie tak mocna instytucja i że będzie się cieszyła tak wielkim uznaniem społeczeństwa, bo z ostatnich badań wynika, że samorząd terytorialny cieszy się zaufaniem 74% naszego społeczeństwa. To jest zresztą rekord w ciągu tych lat 30. Zawsze miał wysoką pozycję. Dla porównania powiem, że Sejm, Senat to zwykle te 30 parę procent. 40 nigdy nie osiągnęli, prawda? Rząd 20 parę, a tu samorząd 74% ludzi, czyli de facto wszyscy właściwie ten samorząd mają do tego zaufanie. Więc to jest dla mnie rzecz fantastyczna. Natomiast oczywiście widzę też różne błędy i w naszych rozwiązań. Nie wszystko potrafiliśmy, że tak powiem, przewidzieć, uniknąć wszystkich jakichś sytuacji niekorzystnych. Ale ważne jest to, że też samorząd wychował setki tysięcy ludzi, którzy wiedzą, co to jest życie publiczne, co to jest budżet, co to są środki publiczne. Tak? I to będzie z każdym rokiem ta wiedza się powiększała, prawda? Czyli będziemy lepiej rozumieli państwo, działanie mechanizmów państwowych, że nie damy się prowadzić politykom jak stado baranów, prawda? Którzy na przykład chcieli nam narzucić jakieś absurdalne głosowanie korespondencyjne, prawda? W czasach pandemii. A samorządowcy powiedzieli, a gdzie podstawa prawna do czegoś takiego? Na jakiej podstawie żądacie od nas spisu wyborców, prawda? I okazało się, że to wszystko było nielegalne. Tak? Z tego będzie jeszcze awantura, która się będzie ciągnęła wiele lat, ale jest kompromitacja rządu centralnego. Ja nie mówię tutaj o takiej czy innej formacji. Rząd się kompletnie skompromitował, natomiast samorząd obronił, że tak powiem, podstawową zasadę państwa prawa, że władza publiczna może tylko wtedy podejmować działania, jeśli one mają oparcie w prawie i w granicach prawa. Także samorząd nie tylko świetnie gospodaruje naszymi sprawami lokalnymi. Oczywiście w zależności od miejsca, lepiej lub gorzej. Czasami się dobiorą lepsi ludzie, z większą wyobraźnią, lepiej przygotowani do tych funkcji, prawda? A w innym przypadku tam gdzieś jacyś trochę ich hochsztaplerze się dostaną, prawda, przez przypadek ziemną po władzę, a czasami trzeba później nawet i sięgać po prokuratora, po policję. Zdarzają się, tak? Są różnego rodzaju nadużycia. Ale suma summarum nie jest źle. Nie jest źle. Nawet powiedziałbym, że jest prawie dobrze. Jeżeli chodzi o problemy samorządu, to jakie były kiedyś, a jakie są teraz? Jak te 30 lat wpłynęło na samorząd? Tych problemów przybyło? Oczywiście, że przybyło. No, społeczeństwo się rozwija, są coraz większe oczekiwania, rośnie poziom świadomości, rośnie poziom także zasobów materialnych, prawda? Ludzie mają w związku z tym większe oczekiwania. Na przykład kiedyś wystarczyło, że tak powiem, tylko zbudować szkoły, a dzisiaj trzeba je wyposażyć i zadbać o najlepszych nauczycieli. Prawda? Dzisiaj już się koncentrujemy właśnie na tym. Pewne rzeczy zostały już rozwiązane. No, na przykład woda. Przecież w latach 90. to bardzo wiele gmin w ogóle nie było zwodociągowanych. Już nie mówię o skanalizowaniu. A dzisiaj wszyscy mamy fantastyczną wodę. Już zapomnieliśmy, że takie czasy, kiedy ambasady państw zachodnich przestrzegały swoich pracowników, żeby nie używać wody z kranu w Warszawie nawet do mycia twarzy. A dzisiaj pijemy ją z kranu i tak jest po prostu w całej Polsce. Kto to zrobił? Samorząd, tak? Ale jeszcze na dodatek są oczyszczalnie ścieków, które dbają o poziom środowiska i tak dalej, i tak dalej. Także wtedy na początku mieliśmy problemy, że tak powiem, głównie z infrastrukturą, bo brakowało tej infrastruktury takiej, jaka była na zachodzie, tak? Dzisiaj w wielu przypadkach nawet mamy lepsze rozwiązania niż zachodnie, prawda? Chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy jest do zrobienia, na przykład drogi, tak? To jest też jakiś mankament. Mamy braki, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, szczególnie w dużych miastach. Ale wiele rzeczy zostało jednak rozwiązanych.
I dzisiaj się zastanawiamy nad właśnie zrównoważonym rozwojem, nad ekologią, nad poziomem edukacji, nad poziomem kultury, prawda? Włączamy ludzi w różne przedsięwzięcia kulturowe, kulturalne. Rozwijają się tutaj liczne instytucje kulturalne, nie tylko piłka nożna, prawda, ale i orkiestry dęte, tak, i chóry jakieś. Tak. Ja obserwuję od lat gminę Stare Babice. Jestem wielkim, że powiedziałbym, admiratorem tego, co tutaj w tej gminie zrobiono. A zaczęto od komasacji gruntów. To jest najtrudniejsze, żeby przekonać ludzi, żeby oddali swoje działki po to, żeby z tego stworzyć nową rzeczywistość i żeby te działki były lepsze, lepiej zagospodarowane. I to się w Starych Babicach po wielu latach udało, a prawie w Polsce nigdzie się to nie udaje ciągle. Także Stare Babice mogą być tutaj wzorem dla wielu gmin w Polsce, prawda? A orkiestra dęta dostała patronat samego Krzysztofa Pendereckiego, prawda? Czyli poziom najwyższy, jaki sobie można wyobrazić, prawda? I to się dzieje właśnie w podwarszawskiej gminie Stare Babice. Ja obserwuję na przykład też gminę Józefów po drugiej stronie Warszawy, tam blisko Otwocka, prawda? Przecież jak fantastycznie tamta gmina się rozwija, jak wszyscy chcą tam teraz mieszkać. Szkoły wyższe się tam przeprowadzają, prawda? To jest właśnie fantastyczna rzecz i to zawdzięczamy samorządowi. Tak na zakończenie jeszcze chciałabym się pana zapytać o samorząd przyszłości. To jaki samorząd? To musi być taki samorząd, który zostanie, który będzie modernizowany, to jest jasne, ale będzie modernizowany w dialogu samorządowców, rządu centralnego, parlamentu. Nic nie może się dziać tutaj na zasadzie, my wiemy lepiej, narzucimy i tak dalej. To wszystko musi być wypracowane w dialogu i wydaje mi się, że znajdziemy dobre rozwiązanie, a ta pandemia, ten kryzys związany w tej chwili z pandemią, moim zdaniem obnaży pewne braki, a jednocześnie stworzy możliwości rozwoju. Zauważyliśmy, że jest takie województwo w Polsce, gdzie w ogóle nie ma już prawie koronawirusa, tak? To jest województwo lubuskie, na granicy z Niemcami. Okazało się, że właśnie samorząd wojewódzki we współpracy z innymi samorządami tak znakomicie się, że tak powiem, zareagowały na tę pandemię, że mają fantastyczne wyniki, prawda? I to niewątpliwie jest sukces też samorządowców z województwa lubuskiego, w szczególności pani marszałek województwa lubuskiego, notabene jedyna kobieta wśród marszałków, tych 16 marszałków, tak? Okazało się, że ma największy sukces, tak? Bo z kobietami to jest tak, że mniej dyskutują, a załatwiają sprawy, tak? Święte prawo.